Siemka, z tej strony Prosout, a to jest kolejny odcinek z Beyond Two Souls, po polsku Beyond Dwie Dusze. Jak sobie pamiętacie, skończyliśmy sobie ściganą i zrobiliśmy mój wyimaginowany przyjaciel, a dzisiaj będziemy sobie robić w tym odcinku kondensator, rozdział pod tytułem kondensator. Jeśli nie chcesz tego zrobić, powiedz, a ja to odwołam. W porządku. Zrobię to. I will do it. Może to powstrzymać. Czy mamy jakieś informacje, co się tam stało? Cokolwiek. Może ze mną byś tak pogadało o tym, co? Negasku. Bardzo mi przykro, nie można to zrobić. Ona może. O, przepraszam. O, przepraszam. Do dzieła, jestem gotowy. Czekaj. Musimy dostać rozkaz. Dziewczyna? To znaczy? Ta dziewczyna. Tamta dziewczyna, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. To może być. Będzie dobrze. Ogólnie są tutaj dwa sekrety. Znaleźć nastawnie, tylko tyle mi powiedzieli. Jobie, te istoty wokół szczeliny nie są takie jak Aiden. Ogólnie to właśnie... A dobra. Od urodzenia żyję z istotą, o której nie mam żadnej wiedzy. Przedziwnej symbiozie. Nie martw się. Zobaczysz, nic mi się nie stanie. Dobra. Tutaj ogólnie są właśnie dwa sekrety. Jeden będzie tutaj jakoś. Nie wiem jak ty, Aiden. Ale ja się boję. A ja się boję. Ja się go boję. To będzie gdzieś tutaj. Ogólnie. O. Nie. Albo jednak nie. Dobra, słuchajcie, ogólnie to właśnie tutaj jest sekret, który ja już zebrałem, bo jak wiecie z filmiku informacyjnego, zwalił mi się komp znowu dysk poszedł, nie wiem czemu. No ale cóż, było to właśnie na nagranie z właśnie jak przychodzę ten kondensator i tutaj właśnie gdzieś tu powinien być sekret, więc od razu wam tak mówię.
A drugi sekret? Tak, kojarzę, kojarzę. Gdzie jest drugi sekret? Jezus, z przyzwyczajenia trzymałem R2, jak w Heavy Rainie, nie? Yes, sir. Mamy ciałko i walizeczkę blokującą. Dobra. Już. O, jak szybko. Zaraz do was wracam. Dobra, jestem już z powrotem. I teraz właśnie będziemy sobie ogarniać nową... No, twórcy nam pokazują nową umiejętność, czyli odczytywanie wspomnień od kogoś. Musimy taką wiązkę zrobić. O! Działaj! Idziemy do laboratorii. Laboratoriów? Do laboratorii? Kurde, nie wiem, jak to się wymawia w liczbie mnogiej, szczerze mówiąc. Laboratoria? Laboratoria chyba. Tak mi się wydaje. Czasami mnie to bawiło. Jakby ich nie było stać na kwestie takie, no. Jezu, on jest taki gruby, że tamten nie przejdziesz? Nieźle. Fajnie masz. Teraz się odwrócę? O właśnie, będzie leżał. Ja po tym jumpscarze musiałem troszeczkę odpocząć, jak przechodziłem tą grę za pierwszym razem. Serio. Musiałem troszeczkę odpocząć, bo to był mój taki chyba pierwszy zawał.
Dobra, otworzyłem, ale mogę jeszcze tu coś zrobić. Ale jeden chuj otwarty, idziemy dalej, lol. Wiem. Ja też to czuję. Są tutaj. Dobra, tutaj było wspomnienie jeszcze. Tutaj się chyba brało Aidenem tą szafkę. Znaczy no. No w sumie szafę z konsolą, nie? Dobra. I Jody, możesz tam wejść. Jeszcze ktoś żył. Ja pierdolę. Pomimo tego, że i tak to właśnie przechodziłem, to i tak to jest czasem... Ten moment na przykład był dla mnie straszny. Tak, o, tak, o. No, ładną wiązkę zrobiłaś. Pole energetyczne, które umożliwia stworzenie szczelin walczących. Nawet duchy nie chciały się uczyć. Oni chcą podwyżki. Za co? Super. Teraz o! Jody się teleportowała. Fajnie. Pewnie to samą Jody mogliśmy też w sumie. Coś mi się tak kojarzy bynajmniej. Wszystko dobrze? Jesteś radny? Ja nie dam rady! Okej, spokój! One są przy mnie! To było niezłe. RKO normalnie. Ghost Edition. Tutaj strażaka też mogę obmasać. O! Coś tam ciągnie. I załapało. Dobra. Tutaj Aiden musi nam kopnąć tą gaśnicę. Dobra. Tego się nie przestraszyłem.
Zdrgnąłem się tylko. Nic więcej. Nie zauważyłem tej arki. Nic nie zrobiłem źle, a i tak się zacięła. Jezu. Mało? To coś tak skróciło dziwnie. Nie mam to unikać. A ja brałem akurat w tą stronę, żeby miał akurat dostać. Te quick time eventy akurat w Beyondzie są bardzo dziwne. Heavy Rain nie były lepsze, przyznaję. Czekajcie, to był jeszcze typo. Co ty tu robisz? Wredna suko. Prawie by do płomieni wpadła. No właśnie! Słoń tu stoi, że nie możesz przejść. Nie ma szans. Nie, Jody to nie przesunie. Jeszcze. Dobra.
poszło chuj. Kiedy myślisz o samobójstwie, aż w końcu samożycie chyba chce za ciebie to zrobić. Ale ty się nie dajesz. Your mom will be sad. Kurwa, nie to. Chłodziarka na ludzi, jej. Kondensator jest blisko. Wyczuwam echo po drugiej stronie. Tylko spokojnie. Może uda nam się przemknąć. Dobra, czy jest tu ktoś, kogo mogę wyruchać, jeśli chodzi o wspomnienia? Chyba nie. No dobra, podejdę jeszcze troszeczkę do przodu, żeby pokazać wam, gdzie jest drugi sekret. Drugi sekret jest tutaj. Nie możemy tu wejść normalnie, Jody. Z tego co kojarzę, to był... tutaj? Albo tutaj. Dalej na pewno nie był. To bym pamiętał. Nie mam karty. Cholera. A ja wiem, kto będzie miał. Już chyba nawet za pierwszym podejściem wiedziałem. Jest. Daj, tu nega się. Ej, to jest akurat creepy, że tak głowami robią, nie? Nie, to jest chuj dziwne. Pojebane. Na teraz to mnie zgwałcić, truchła jebane. Dalej! Dalej! Aiden, jesteś mi potrzebny! Jak zawsze. Odpuśćcie się! Dobra. Daliśmy radę. Jestem ciekaw, czy by mogli mnie zgwałcić tam na tym stole i czy bym umarł. Wolałbym może tego nie sprawdzać, co? O, jesteśmy w pomieszczeniu z kondensatorem. Ach. O, ten ma jakieś wspomnienia. I w sumie to tylko ten ma wspomnienia.
Dobra. To jest właśnie ten kondensator, czyli portal tych dusz. Zrobili to. Czyli tak jakby przejście do tamtego świata. Przejście na drugą stronę. No, przejście na drugą stronę. Normalny umieszczę tam drugą konsolę. Pobiegnę do konsoli. Ja biegnę, a ty mnie wtedy osłaniasz, dobra? Dobra, lecimy. Tutaj będziemy mieli w sumie taki mały tutorial, jeśli chodzi o te dusze teraz. Możemy je ściskać, by się odwaliło od Jody, a od nas samych trzeba je po prostu tak jakby kopnąć, że tak powiem. Lecimy, biegnij, biegnij, biegnij. Drabina! Idę szybko! As you wish. W ogóle ta gra cieni też coś pięknego, naprawdę. Pieprzaj. Idź. Gdyby nie to, że wiem jak to przechodzić, to na pewno odcinek by był dłuższy. W sumie nie wiem ile nam wyjdzie ten odcinek, ale... O matko. Co komu takie... Taki, nie wiem, dźwig. Czy co to jest? Wiem, że do tego można ten, coś magnetycznego wziąć. Ale po co coś takiego tutaj, to ja nie wiem, naprawdę. Kto tutaj w ogóle wchodzi? A, cię ścisnę. Jak pryszcza. Dawaj, Jody. Lecimy. Ostatnia prosta. Z przepaścią. Nawet z dwiema, sorry.
Och. Teraz właśnie to przejście ciąga praktycznie wszystko. Praktycznie wszystkie dusze. I mogło też wciągnąć Aidena. Jody. Ach, po co ja cię tam wysłałem? To moja wina. To wszystko moja wina. O Boże, tak się bałem, że cię stracę. Nie pozwól, żeby to się powtórzyło. Jeśli stworzą przejście, czeka nas zagłada. Dobra. O, dobra. W sumie to jakoś chyba tu dużo wyborów nie było. Co? Judy przegapiła retrospekcję. Ciekawe kiedy. Jestem ciekaw. Judy wyłączyła kondensator. O, była też opcja właśnie w sumie, że mogliśmy... Mogło nam się nie udać. Jodie zabiła opętanego naukowca. To można było coś jeszcze z nim zrobić? Okej, okay, nieważne. Zobaczmy sobie, jaki będzie następny rozdział. Ła, bezdomna. Ten rozdział się godzinę przechodzi. Czyli to będzie jeden z tych rozdziałów, który będzie podzielony na pewno na dwie części. Więc no, przygotujcie się na to. Ale w sumie ten akurat rozdział był średni. No, Boże, nie. Ten, co był teraz, był nawet okej. Ale ten, co teraz będzie, to jest takie oswojenie się z nowym światem, tak jak był Jody, ale i tak z tego świata, tak jakby można powiedzieć, wyjdziemy. No ale dobra, słuchajcie, to było na tyle. Czekajcie, czekajcie, muszę odpisać. No dobra. Dobra, tak więc to było na tyle. Mam nadzieję, że ci nam się spodobało. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie, czyli do zobaczenia w następnym odcinku z Beyond Two Souls.